przedświąteczny czas funkcjonariusze policji przestrzegają kierujących i pieszych. W związku z tragicznymi wręcz statystykami z ubiegłych lat, gdzie na polskich drogach zginęły setki pieszych, policja organizuje akcję Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. Od 10 do 21 grudnia właśnie na drogach całego kraju prowadzona będzie ogólnopolska kampania policyjna pod hasłem Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. Jest ona ukierunkowana głównie na to, aby sprawdzać i promować wśród wszystkich użytkowników dróg właściwe oświetlenie i właściwą widoczność, która teraz w tych warunkach atmosferycznych jest kluczowa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także policjanci zarówno na drogach, jak i poza nimi promować będą właściwe oświetlenie pojazdów samochodowych, jednośladów, jak i pieszych. Zły stan techniczny pojazdu to częsta przyczyna utraty dowodu rejestracyjnego. Poza prawidłowym oświetleniem pojazdów policjanci będą również sprawdzać, czy piesi i rowerzyści stosują się do przepisów mówiących, że po zmroku mają oni korzystać z odblasków. Każdy pieszy poza terenem zabudowanym po zmierzchu musi posiadać również element odblaskowy widoczny dla innych użytkowników dróg. Poza sankcjami takimi jak mandaty karne czy pouczenia, policjanci wręczać będą pieszym elementy odblaskowe, takie jak kamizelki, smycze, zawieszki czy różnego rodzaju opaski. Poza policją w akcję tą włączyły się również okręgowe stacje kontroli pojazdów. W dniach 17 oraz 10 grudnia będzie można bezpłatnie w wybranych stacjach kontroli pojazdów sprawdzić sprawność oświetlenia własnego pojazdu. Około 200 stacji kontroli pojazdów na terenie całego kraju i 8 na terenie województwa dolnośląskiego włączyło się w tą akcję, a wykaz tych punktów można sprawdzić chociażby na stronie internetowej naszej świdnickiej komendy. Jak twierdzą sami funkcjonariusze, na polskich drogach ginie zbyt dużo osób, stąd tak duży nacisk na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.